jestem Czachmen, a wy oglądacie kolejny odcinek na moim kanale. Dziś zajmiemy się ukrytą grą Supercella w Brawl Stars. Jak niektórzy z was wiedzą, gra jest głównie poświęcona 8-bitowi. W dzisiejszym materiale pokażę, jak ją włączyć i na czym polega. Ale zanim przejdziemy do rozgrywki, to chciałbym was zachęcić, w sumie tych nowych widzów, do subskrypcji mojego kanału, bo zostało 19 subów, żeby wbić 50 subskrypcji do końca września. A ja już nie przedłużam, a my zaczynamy! Pierwsze, co musisz zrobić, to oczywiście zainstalować Brawl Stars, żeby zagrać w tą grę. Gdy już masz zainstalowany Brawl Stars, to czeka cię niekrótka droga, żeby oczywiście w tą gierkę zagrać, ponieważ potrzebujesz 8-bita właśnie do tej gry. On jest za 6000 w Alei Pucharów do odblokowania, więc jak już go odblokujesz, albo jak już go masz odblokowanego, to musisz wejść w niego w postacia, w zadymiarza. Następnie klikasz w jego oczy. Pojawia się siódemeczka. Klikasz następny, i następny, i następny, i następny, aż tak dojdziesz do zera. Uwaga, kliknęliśmy. No i oczywiście teraz nas wskanuje do gierki takiej pobocznej tej właśnie. Tutaj się z nami witają, tutaj takie pisze, spokojnie, to się tak powinno włączać. Teraz powinno nas za sekundę przekierować do tego właśnie, tak, tutaj nas przekierowuje, a to jest gra Projekt Laser. Oczywiście dajemy Start Game. No i tutaj nas wita 8-bit. Opowiada tutaj taką historyjkę po angielsku, możecie sobie zatrzymać film i przeczytać oczywiście. No i ja już wam nie będę przedłużał, no bo po prostu bym nawet nie zdążył tego przeczytać. Okej. Mamy coś takiego, dajemy strzałeczkę, czyli start. Prawy joystick służy oczywiście do kierowania naszym statkiem. Fire, to oczywiście wiecie, co to jest po prawej stronie. No i jeszcze jedna rzecz, to chciałem powiedzieć tylko, że nie wolno wchodzić do portali, bo inaczej tam z tych portali wyskakują, prawda, takie te małe robociki. Ale jak wyjdziemy, to mamy takiego, załatwia to nas na hita i przegrywamy. To tylko takie urozmaicenie. No i jeszcze jedna ważna informacja w lewym górnym rogu, jak mogliście się domyśleć. Oczywiście, o właśnie, wpadłem do portalu. Mamy w lewym górnym rogu, tam mieliśmy wcześniej życie naszego 8-bita. Dobra, i tak się właśnie kończy gra, jak przegraliśmy. Można dojść do końca, to wam tylko powiem. No i możemy sobie jeszcze raz zagrać, sobie spróbować. Może teraz mi lepiej pójdzie, możemy przyspieszać. Jeśli ktoś z was tutaj grał i już przeszedł naprawdę wysoko do któregoś tam poziomu, to chciałbym się zapytać, możecie też oczywiście napisać w komentarzach, czy doszliście do... czy chodzi mi o to, że... czy da się zniszczyć te meteorydy jakimś sposobem, bo widzicie, ja tutaj test kompletnie, w ogóle się nawet nie skupiłem, to nie miało to prawa wyjść. Dobra, a ja już nie będę przedłużał i dajemy exit game, czyli wychodzimy z gry. Tutaj nam się pojawia coś takiego, dajemy, klikamy strzałeczkę dwa razy i przekierowuje nas automatycznie do Brawl Stars. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli film ci się spodobał, strzel łapkę w górę i również mile widziane udostępnienie filmu. A jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, to subskrybuj. Tutaj masz propozycję innych filmów na moim kanale, więc klikaj i oglądaj. Elo!